Dzisiaj dzień otwarty, oglądamy naszą codzienność tak naprawdę, to jak funkcjonujemy. Tutaj trafiliśmy na urodziny, jest jak w domu, tak? Są urodziny, jest święto, wszyscy się cieszą, więc jest fajnie. Jak wygląda ten co dzień? Czym dysponujecie, komu świadczycie swoją pomoc? Mamy trzy, w zasadzie cztery grupy osób, czyli osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, plus osoba, jedna osoba w tym momencie ze spektrum autyzmu. Na czym polega dzień otwarty? Co zaoferujecie tym, którzy przyjdą Was zobaczyć? Ja wychodzę z założenia, że dzień otwarty to nie jest pokazywanie czegoś, co jest ponad. To jest pokazywanie codzienności, tego jak na co dzień funkcjonujemy, co robimy, kim jesteśmy. I tak naprawdę takiego zwykłego, szarego dnia naszego. A powiedz mi Pani Aniu, jak zdarzają się osoby, które Was odwiedzają, nowe z zewnątrz. Jakie padają najczęściej pytania, na które musisz odpowiedzieć? Te osoby najczęściej to są osoby zainteresowane, które chcą umieścić swoje rodziny, swoich bliskich w placówce. One już jakiś zarys placówki mają, natomiast chcą wiedzieć, czego ta osoba może oczekiwać w ośrodku, tak? Może to jest ośrodek, który troszeczkę inaczej funkcjonuje niż wszystkie inne, ponieważ on funkcjonuje tak jakby to był dom, tak? Tutaj osoby mogą zjeść posiłek, mogą się wykąpać, mogą uprać sobie odzież, mogą pobyć ze sobą. Tak naprawdę tutaj prowadzimy treningi samodzielności, tak? Treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi spędzania czasu wolnego. Próbujemy te osoby jak najdłużej utrzymać w środowisku, po to, żeby nie trafiły do opieki, do systemu pomocy stacjonarnej, całodobowej. Spodziewam się, że miejsc jest zdecydowanie mniej niż potrzeb. Tak, na ten moment nie mamy już miejsc, co nie znaczy, że osoby chętne nie mogą przyjść i interesować się, co się tutaj dzieje, bo być może w którymś momencie to miejsce się zwolni. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.